to jest pierwsza edycja biegu jaskiniowego Niedźwiedzia. Zawody rozgrywają się na trzech dystansach: 13, 22 i 40 km. Wszystkich zawodników na tych trzech dystansach mamy ponad 300 osób. To dokonuje dzisiaj pomiarów biegu. Ultima Sports Barda. Dla tego wydarzenia powstała nowa strona i jak najbardziej tam będzie można obserwować wyniki zawodów. Jak oceniasz trasę? Strasznie trudno technicznie. Pogoda, wczorajsze deszcze też zrobiły swoje. No, biegło się momentami w rzece. Między kamieniami trzeba było skakać. Strasznie trudna technicznie trasa. Zbiegi też nie były łatwe. O, na mecie nogi się trzęsą. Trzynastka za mną. Piękna trasa przez śnieżnik. Siedem w górę, później w dół. Rewelacyjnie oznakowana, nie szło się zgubić. Petarda po prostu, polecam bieg. Fajny jak na pierwszy raz organizacyjnie. Wszystko wzorowo. Mekka dla górskich biegaczy. Jak oceniasz trasę? Ciekawa. Pierwsza połowa mocny, że tak powiem, podbieg na śnieżnik, tak? Czarna Góra, jest co robić, nie nudzi się człowiek. Później trochę więcej asfaltu, no ale jak się przesadzi na pierwszej części, to nie ma z czego biec na asfalcie. Także trasa podchwytliwa i ciekawa. Biegłeś dzisiaj dystans? 22 km. Jak oceniasz tą trasę? Bardzo mi się podobała trasa. Fragmenty techniczne były, fragmenty płaskie, kawałek asfaltu, także tak naprawdę wszystko. No i warunki. Warunki były trudne, bo było dosyć ślisko, grząsko. Także no, było wszystko na tej trasie. Jak oceniasz organizację biegu? Jak na pierwszą edycję, to myślę, że organizatorzy się spisali. Jak na razie żadnych minusów nie widzę, same pozytywy. Powiem szczerze, że jak na to, co zrobili organizatorzy i naprawdę dobrze rozreklamowali ten bieg, to no fajnie by było, jakby jednak więcej osób tu przyjeżdżało, bo tutaj widać po prostu, że ten bieg jest zrobiony od serca, jest fajna organizacja, i to jest coś innego niż te biegi komercyjne, także no naprawdę zachęcam do brania udziału w takich biegach. To pierwsza edycja biegu. Gdyby organizatorzy organizowali po raz drugi taką imprezę, wystartowałbyś? Jak najbardziej. Może na tym dłuższym dystansie, tym razem 40 km. Dlaczego postanowiliście podczas biegu akurat wystawić się z obrazami? Jest to okazja, żeby wiele osób zobaczyło obrazy, poznało artystów, aczkolwiek od poniedziałku do 15 września wystawa będzie prezentowana w Cetiku w Stroniu Śląskiej. Jest to już 11 edycja, zapraszamy gro uczestników, to są artyści polskiego pochodzenia najczęściej, właśnie z Kresów Polski, z Lwowa, w tym roku z Lwowa, z Charkowa jest pani, no i z Wrocławia. Plenery uwieczniają najpiękniejsze pejzaże, architekturę Kotliny Kłodzkiej, ale też przy okazji organizujemy warsztaty. Jest to też możliwość, żeby nasi artyści z polskiego pochodzenia, najczęściej z Kresów, poznali lepiej Polskę, kulturę polską, region. Warsztaty inspirują jeden drugiego i jest to bardzo ciekawe wydarzenie dla wszystkich. Kto jest organizatorem wydarzenia? Organizatorem jest Fundacja Veritas. Jeśli chodzi o sam bieg, to jest znowu kolejny krok Fundacji Veritas. Chcieliśmy spróbować czegoś nowego i stąd właśnie pomysł na zorganizowanie zawodów biegowych w górach. Partnerem biegu jest też gmina Stronie Śląskie. Bardzo nam pomagało tutaj lokalne ze Stronia Centrum Kultury, CETIK, Lasy Państwowe. Także generalnie jakby chcieliśmy też bardzo zaangażować przede wszystkim lokalne biznesy i lokalnych działaczy do tego, żeby to było takie wspólne przedsięwzięcie i żebyśmy mogli wspólnie pracować na sukces tej imprezy.